Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest kultura odrodzenia, czy też renesansu, jaka zapanowała w Polsce od końca XV wieku do w zasadzie i dalej kontynuowała się przez XVI wiek. Więc przede wszystkim skąd w ogóle pojawił się renesans w Polsce? No już pod koniec XV wieku na Uniwersytecie w Krakowie, w Akademii Krakowskiej pojawiło się zainteresowanie studiami greki, hebrajskiego czy też klasycznej łaciny. Także zaczęto się przyglądać antycznym twórcom sztuki, na przykład Owidiuszowi, Horacemu, Wergiliuszowi, o których zresztą sobie mówiliśmy w poprzednich filmikach dotyczących na przykład starożytnego Rzymu, ale także do Akademii Krakowskiej przybywali mistrzowie z innych krajów, na przykład Filippo Buonaccorsi, nazywany też Kalimachem, który był wykładowcą w samej Akademii Krakowskiej, albo na przykład przybyły na studia Niemiec Konrad Celtis. Propagowali oni te nowe poglądy, które pojawiały się w Europie Zachodniej, no ale też czynili to polscy studenci, którzy przebywali na zagranicznych uniwersytetach. Bardzo modne były na przykład studia we Włoszech, na słynnych uniwersytetach w Padwie czy Bolonii. Polacy poznawali właśnie poznawali myśl renesansową, no i wracając przywozili ją z powrotem do kraju i postanawiali ją szerzyć, jako że wtedy była bardzo modna, popularna, no i oczywiście wydawała się w porządku. Jeśli chodzi o tych uczniów, no to w większości byli to synowie szlacheccy, a jako że wtedy jakby ta wyższa warstwa dyktowała kulturę, to oni potem ją dalej zaprowadzali, ale także mieszczanie, zdarzało się, że mieszczanie studiowali za granicą, ale chłopi to już były w zasadzie pojedyncze jednostki, którym się to po prostu udało. No ale czerpiąc wiedzę ze źródła, czyli z Włoch, które były jako taką podstawą idei renesansu, przywozili oni te idee do kraju, że tak powiem, z samego serca, skąd się to wzięło. No ale także w Polsce dużą rolę odegrał mecenat. Nie tylko szlachty, gdyż magnaci z czasem zaczęli się tym interesować, ale zaczął modę na renesans sam król. Choćby tutaj dwór Zygmunta Starego. Władca przebywał na dworze starszego brata przed objęciem w Polsce tronu, na dworze starszego brata Władysława, który był wtedy królem Czech i Węgier. Tam właśnie zauważył te nowe tendencje, jakie się pojawiały, szczególnie w sztuce. No i stamtąd też później sprowadził do Polski renesansowych artystów. A po ożeniu się z Boną Sforcą, która zresztą pochodziła z Włoszech, w 1518 roku wzięli ślub. Stał się jednym z głównych mecenasów, jeśli chodzi o kulturę w Polsce. No a wiadomo, że w ślad za królem postanowili iść na przykład magnaci, którzy było to modne, więc chcieli podążać tym samym szlakiem, a z czasem nawet przegonili w swoich działaniach w tym mecenasie sztuki króla. A jeśli bogaci ludzie wspierali artystów, no to sztuka miała prawo się rozwijać, bo wiadomo, artyści mieli po prostu za co żyć. No ale wyróżniał się także właśnie wspomniany dwór królewski. Takimi znanymi postaciami był na przykład podskarbi królewski, zresztą Żyd i Jan Boer. Tutaj można na przykład zwrócić uwagę, że już w tamtych czasach podskarbim, czyli osobą zajmującą się finansami, był Żyd. Ogólnie Żydzi w Polsce zazwyczaj zajmowali się finansami. Mówi się, że po prostu Żydzi mają do tego wyjątkową zdolność, ale też byli oni bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o egzekwowanie podatków, stąd też często ich za to nie lubiono, bo po prostu solidnie wykonywali swoją pracę. Innym takim znaną osobą był jeszcze sekretarz króla Ludwik Decius, czy też biskupi poeci Andrzej Krzycki i Jan Dantyszek. Z czasem także popularni stali się Andrzej Frycz-Modrzewski, o którym jeszcze powiemy sobie w dalszej części trochę więcej, czy Jan Kochanowski,
Jeszcze sobie o nich trochę więcej powiemy. No ale także zasłynęli Stanisław Orzechowski i Stanisław Hozjusz. Tutaj wypisałem już te nazwiska wcześniej, żeby nie zajmować niepotrzebnie za dużo czasu w naszym filmiku. No i oni tutaj stanowili główną grupę humanistów, jeśli chodzi o odrodzenie w Polsce. Samo odrodzenie wiązało się również z rozwojem szkolnictwa. Jeszcze na początku XVI wieku, to możemy sobie napisać, na początku XVI wieku mieliśmy w Polsce od 2500 do 3000 szkół przyparafialnych. Piszemy sobie samo szkół. No ale później, w miarę jak nastała reformacja, postanowiono oczywiście zwiększyć ich ilość, no i po prostu wynikiem był przyrost, znaczący przyrost tej liczby. W szkołach tych uczono, w tych szkołach przyparafialnych uczono głównie śpiewu kościelnego, podstaw wiary, ale także czytania i pisania oczywiście po łacinie, no i prostego liczenia. Ale także wprowadzano w niektórych bardziej rozbudowany program, który bardziej już odpowiadał poziomem szkoły średniej, czyli gimnazjum. I w gimnazjach nauczano także matematyki, astrologii, bo nie możemy jeszcze wtedy mówić o astronomii. Astronomia to było bardziej, znaczy możemy mówić w niektórych przypadkach, ale astronomia to różni się tym, że astronomia to jest badanie, na jakiej zasadzie poruszają się ciała niebieskie, jakie tam zachodzą rzeczy, a w astrologii bardziej na podstawie na przykład ustawienia planet czy gwiazd próbujemy wybadać przyszłość, co oczywiście było właśnie oficjalną dziedziną nauki. To jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o tamte czasy. Nauczano oczywiście także w gimnazjach klasycznej łaciny, greki, hebrajskiego i odbywały się lekcje retoryki, czyli sposobu właśnie mówienia, wysławiania się. To myślę, że bardzo ciekawa sprawa. No, szczególnie tutaj na wyższym poziomie niż inne gimnazja stały te zakładane przez protestantów. Pierwsze zostało założone w Pińczowie w 1551 roku. Pierwsze gimnazjum protestantów w Pińczowie. Okej. Było to zresztą gimnazjum ariańskie. O Arianach już sobie oczywiście mówiliśmy na poprzednich lekcjach. Znaczy, jeszcze mieliśmy gimnazjum ariańskie w Rakowie, później luterańskie w Gdańsku i Toruniu, a także bracia czescy założyli swoje gimnazjum w Lesznie. Jeśli chodzi o katolików, no to tutaj wiadomo, promowali edukację już wspomniani na poprzednich filmach jezuici, którzy tworzyli z kolei kolegia kształcące właśnie młodzież stricte w takim duchu kościoła katolickiego, których pod koniec XVI wieku było już kilkanaście właśnie tych kolegiów. No ale tutaj jeśli chodzi o perełkę polskiego szkolnictwa, to oczywiście był Uniwersytet w Krakowie i on, jeśli chodzi o ten okres, o którym sobie wspomnieliśmy, czyli koniec XV wieku i XVI wiek, to był naprawdę na najwyższym europejskim wtedy poziomie. Szczególnie cieszyła się powodzeniem matematyka prowadzona przez Wojciecha z Brudzewa. I to sobie teraz zapiszemy. Wojciech z Brudzewa. I on się zajmował matematyką. Bardzo znany wtedy, ówcześnie w Polsce, wykładowca. No ale także popularna była już tutaj astronomia, bo na poziomie uniwersyteckim już ta astronomia, można było o niej mówić, niż o astrologii. No ale także geografia, czy też filologia. No niestety, ale ten cały rozkwit tutaj tej polskiej nauki w postaci Akademii Krakowskiej został trochę przyhamowany około połowy XVI wieku. Dlatego tutaj głównym powodem było zdecydowanie
pojawienie się reformacji, a jako że Kościół katolicki sprzeciwiał się reformacji, a uważał, że humanizm i te całe wszystkie nowe prądy ideologiczne sprzyjają temu, że żeby reformacja się szerzyła, czyli działania przeciwko Kościołowi, dlatego skutecznie hamował rozwój humanizmu, czyli też hamował rozwój kultury renesansowej na uczelni, przez to zostawała ona w tyle względem innych uniwersytetów w Europie, a szkoda, no bo traciliśmy przez to znakomitych profesorów, którzy po prostu wyjeżdżali za karierą gdzie indziej, no i uczelnia trochę podupadała. No ale spowodowało to chęć zakładania nowych uniwersytetów. Pierwszą taką inicjatywą, tutaj sobie dalej jeszcze przewiniemy, pierwszą taką inicjatywą była na przykład Akademia Lubrańskiego. Akademia Lubrańskiego. Która była założona w 1519 roku przez Jana Lubrańskiego, który był zresztą biskupem poznańskim. Jednak nie udało się tej placówki przekształcić na właśnie respektowaną uczelnię wyższą. Jeszcze w 1594 roku założono Akademię w Zamościu. Może sobie samo A napiszemy. W Zamościu. I to był rok 1594, oczywiście przez wtedy tamtejszego bogacza Jana Zamojskiego. No i w jej założeniu miała to być akademia, która miała kształcić wszystkie przyszłe elity polityczne Polski. Jednak nie udało się ściągnąć odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, tej całej kadry nauczycielskiej, no i poziom był, nie był aż taki wysoki. Ale więc jeśli mówimy o tych dwóch akademiach, no to za bardzo to się nie udało, to wszystko. Ale w 1578 roku Stefanowi Batoremu udało się założyć Akademię Wileńską. Akademia Wileńska. W roku 1578 była ona kierowana przez jezuitów, dlatego na pewno był tam bardzo wysoki poziom, ale jednak głównie edukacja skupiała się wokół nauk teologicznych, oczywiście w duchu przeciwko reformacji. Myślę, że to na razie na tyle w tej pierwszej części, a jeśli chodzi o dalszy temat, zapraszam do części drugiej. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt na a.plus.kontakt@gmail.com lub też przez wiadomość do naszego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję.